Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie sieci dyrektorów szkół i placówek powiatu puckiego. Specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele, dyrektor, zastępca dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Akurat pan dyrektor Krawiec nie mógł być, ale była zastępczyni, czyli pani wicedyrektor Departamentu do Spraw Rozwoju też Edukacji. Poruszaliśmy bardzo ważne sprawy. Właściwie tematem przewodnim była spójność w edukacji i w samorządzie, czyli jak gdyby tutaj dobra współpraca. Była mowa również o pozyskaniu funduszy unijnych na rozwój szkół na kolejne lata do 2027 roku. Również rozmawialiśmy o obecnej sytuacji, co chyba było najważniejsze, było dużo emocji, dużo pytań, bo rozmawialiśmy, jak w polskiej szkole mamy sobie teraz poradzić z tak dużą migracją uczniów z Ukrainy, no i jak mamy sobie poradzić z ich edukacją w polskich szkołach. Myślę, że wiele pytań zostało wyjaśnionych, dużo odpowiedzi, no i też był taki moment, gdzie wspomniałam o zaletach funkcjonowania takiej sieci współpracy, o tym wzajemnym wsparciu, o możliwościach, jakie sieć nam daje. Przede wszystkim o tym, że możemy się wymienić swoimi wiadomościami, poglądami, odpowiednią wiedzą czy dokumentami. Ale nade wszystko w tym trudnym czasie, ostatnich latach, czy to pandemii, czy teraz tej wojny w Ukrainie, która nas też dotyka pośrednio, wspierać się, rozmawiać, jak rozwiązywać takie trudne momenty i sytuacje.